uwzględnię to. No, tutaj jest ciężka ramka. Jest ciężka rameczka. Tutaj jest jakieś przygniecienie starej pszczółki, to usuniemy. Może ja tam coś robiłem ostatnio, ale tutaj jest ładnie zalane. Tu jest ładnie zalane. Ktoś mnie pytał kiedyś o to na jakimś tam filmie, w podpisie, w komentarzu, co to są knotki. No ja akurat używam takiego pojęcia jak knotki, czyli knotek to jest coś takiego jak... Knotek to odzorowuje moje jajeczko złożone przez matkę, prawda? Okej, okay, tutaj... Czyli odpowiedziałem na pytanie z knotkami. I tutaj są knotki. Tak? Proszę mi dać spojrzeć. Bo mam wrażenie, że są knotki położone tutaj. Ale trudno mi powiedzieć teraz, bo... No nie daje głowy, że są knotki, chociaż tak wygląda, jakby były w dolnej części. Czyli może tu matka była i złożyła właśnie nowe pszczółki. Ale okej, okay. Schowam tą ramkę do środka, bo ona jest tutaj pełna. Myślę, że to im... O. Widać na dole w tym miejscu jest półramka i półramka. No i ten półkorpus jako poduszka, prawda? Okej, okay, ta ramka jest ciężka z pokarmem, czyli jedzą sobie, podjadają czy dokładają. Ja im to na razie zostawię. Zobaczmy kolejną ramkę. Należy na razie zostawię, no bo z zaciskaniem gniazda jeszcze różnie może być. Myślę, że jeszcze dałbym radę. Dałbym sobie czasu na to, żeby już oczywiście zrzucić górne korpusy, ale tutaj z zaciskaniem gniazda, czyli zmniejszaniem ilości ramek, bym jeszcze może poczekał jakiś tam okres czasu. Chyba, że wyciągnąć te typowo miodne ramki do góry, żeby jeszcze spróbowały sobie przenieść do tych dolnych ramek pożywienia. Ok, co my tu mamy? No są knotki. Są knotki. O kurcze. Nie chcielibyście wierzyć. Patrzcie. Matecznik. I to matecznik wygryziony. No to jest coś niebywałego. Matecznik wygryziony. Matecznik wygryziony. Pytanie, czy jest wygryziony. Skąd się ten matecznik pojawił? Przecież zrobiłem tutaj bodajże półtora tygodnia temu chyba przegląd. I teraz jest pytanie, czy one go budują i będą go zamykać. Nie wiem, matka zginęła, matki nie ma. Co się tu dzieje? Czy tam jest mleczko? Kurczę blade. Chyba tam jest... Chyba tutaj w tym miejscu znajduje się tak... Poczwarka, czyli wybudowały sobie matecznik, żeby matkę. No to nie wiem, co teraz będzie. No ale jajeczka są tutaj. Tutaj knotki są położone, więc musicie mi dać znać. Nie ruszam tego, nie niszczę tego, bo nie wiem, co tutaj. Może są mądrzejsze głowy ode mnie, żeby mi dały wsparcie. Knotki są, czyli znaczy, że matka powinna być. Pyłek też widziałem, prawda? Więc jest to dla mnie cholernie dziwne, co się tu dzieje, że próbują budować nową matkę. Wkładam tą ramkę z powrotem. A wy mi dajcie znać, co robić z tym matecznikiem. Pokazywałem, że tutaj wchodziły pszczoły z pyłkiem na nogach, czyli kolejny dowód na to, że mimo, że jest
że pszczoła przychodzi z pyłkiem do ula, no to tutaj mam jeszcze te jajeczka, prawda, że pszczoła, że matka składa. To znaczy, że matka jest, a one budują matecznik. Przecież to nie jest pora roju, rojowa. Dobra, zobaczmy tutaj tą ramkę kolejną. Tutaj jest praktycznie zalana miodem ta ramka. Widać, jak się szkli? Widać, prawda? Szkli się, czyli tutaj ramka jest fajna, bo mają miodek, mają pożywienie. Zobaczmy drugą stronę ramki. Tutaj również czerw się, jest na wygryzieniu. Tutaj są jeszcze w tej części tutaj robaczki, czyli powiedzmy za jakieś tam, nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie urodzi się nowa pszczoła. A w tych komórkach, gdzie matka już nie zdążyła złożyć, no to już jest zalane pokarmem. Więc tutaj dają sobie radę. Dzisiaj rano w telewizji o tam, nie wiem, 7:00 mówili, że są ostatnie teraz zbiory pasieczne. Czyli to, tak jak mówiłem, wszystko zależy od rejonu Polski. To jak ty mówisz, Elwis, że tam Warmia, Mazury, że u ciebie tam już lipa, nie ma co zbierać i już jesteś przygotowany do zimy. Tak u mnie tutaj, Śląsk, Małopolska, pewnie w tej chwili robią ostatnie przeglądy, ostatnie wybieranie miodu. No i teraz pewnie cały ten czas podkarmiania. To jest chyba ostatnia pora na to, żeby jeszcze podkarmić pszczoły. Ok, zobaczmy kolejną ramkę. Ta ramka też jest ładna, znaczy się, jest ciężka. Ok, tutaj jest dużo knotków. Tak? Nie, tu są robaczki. Tu są już robaczki, czyli matka tutaj była. Matka tutaj była i ładnie złożyła jeszcze robaczki w tej ramce. No i pożywienia też mają tutaj. Zobaczmy przeciwległą stronę ramki. Przyjrzyjmy się, tutaj również mają zakarmione, a ja ich nie karmiłem. Czyli to jest to wszystko, co sobie przyniosły z okolicznych tutaj pewnie łąk, bo u mnie to raczej łąki. I znowu łoci. No i tutaj też pyłek mają, więc jest tutaj w porządku. Matki tutaj nie widzę. Zresztą gdyby matka tu była, to bardziej by te w tym miejscu pszczoły były bardziej ruchliwe pewnie. Ale jest ok. Ok. No zastanawiające, że sobie ulepiły jeszcze kurcze na nową, ulepiły na nową matkę. No będę czekał na informacje.